Cały świat obiegły ostatnio żarty na temat prezentów, które otrzymał Władimir Władimirowicz z okazji 70. rocznicy urodzin. Jak mawiał towarzysz Stalin, 70 lat i chwatit. No, okazało się jednak, że najlepszy prezent zrobili mu Ukraińcy i oczywiście żartów na temat katastrofy i wysadzenia mostu nie było końca. Aż strach pomyśleć, jaki prezent zostanie przygotowany na rocznicę rewolucji, która dziś obchodzona jest pod nazwą jubileuszu wypędzenia Polaków z Kremla. Siurpryza. Kiedyś były na Rusi piękne obyczaje, gdy dawano w prezencie i ludzi, i kraje. Raz car dostał wśród życzeń Donbasu połowę, a przy innej rocznicy politkowskiej głowę. Hojna była ojczyzna, jeszcze bardziej służby, lojalności brak mógłby zarzucić im któżby. A dziś? Gdzie te podarki? Posłuchaj jak w poście, bo potrzebne są przecież niczym dziura w moście.